Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kiedy w 2017 roku zorganizowaliśmy Narodowy Kongres Trzeźwości pod hasem ku Trzeźwości Narodu, wierzyliśmy i nadal wierzymy, że stanie się On początkiem zjednoczenia sił polskich rodzin, wspólnot Kościoła, instytucji państwowych i samorządowych w walce o odzyskanie wewnętrznej wolności wszystkich Polaków. Cieszymy się wspaniałym owocem kongresu, jakim jest Narodowy Program Trzeźwości, proklamowany w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ciężko pracujemy, aby wdrożyć w życie jego założenia. Od nas wszystkich, w tym od wybranych przedstawicieli narodu i liderów społecznych, zależeć będzie, czy Polska nie utonie w oceanie alkoholu, który ją zalewa. Niezbędnym warunkiem poprawy sytuacji jest zmiana naszych obyczajów i zachowań. Z rozbitym społeczeństwem nie zrealizujemy wspaniałych projektów modernizacji Polski. Dlatego jednym z najistotniejszych obowiązków państwa i samorządów jest troska o trzeźwość narodu, wyrażająca się między innymi likwidacją reklamy, ograniczeniem fizycznej i ekonomicznej dostępności alkoholu. Warto przyjrzeć się wynikom ostatnio przeprowadzonych badań przez Centrum Badania Opinii Społecznej noszących tytuł Opinie Polaków o sprzedaży alkoholu, które zostało przeprowadzone w październiku 2019 roku na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Zostało zrealizowane jeszcze przed pojawieniem się propozycji rządu na temat podwyżki akcyzji na alkohol. Ankietowani wyrażali więc swoje poglądy, zanim w mediach rozpoczęła się dyskusja o cenach alkoholu w Polsce. Wyniki tego badania wydają się niezwykle ciekawe. Przytoczę niektóre z nich. Rozpocznę od pozytywnych wniosków. Niemal powszechny jest pogląd, że nadużywanie alkoholu jest w Polsce dużym problemem. Tak twierdzi 91% ankietowanych. Okazuje się, że prawie 60% Polaków chce całkowitego zakazu reklamy alkoholu, w tym piwa. Ponad połowa ankietowanych chciałaby całkowitego zakazu sprzedaży tak zwanych małpek. Zdecydowana większość Polaków opowiada się za skuteczniejszym egzekwowaniem zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim oraz zakazu sprzedawania alkoholu w miejscach publicznych. Wśród Polaków dominuje przekonanie, iż ceny alkoholu są raczej niskie, wyraża je prawie 50% badanych. Ponadto 9 na 10 badanych popiera kampanie społeczne i działania edukacyjne, które mają na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwolennikami zmniejszenia liczby całodobowych punktów sprzedaży alkoholu są częściej niż pozostali badani, biorący udział w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu. Na fakt, że nadużywanie alkoholu jest w Polsce bardzo dużym problemem, częściej wskazują respondenci praktykujący religijnie. Wynika to z faktu, że osoby praktykujące religijnie kieruje się określonym systemem wartości, norm, zasad, ale i rozumieją konieczność ograniczeń. O tym, że żywa wiara i systematyczne praktyki religijne to jeden z ważnych czynników chroniących przed uzależnieniami, a więc także przed wchodzeniem na drogę przestępczości, w świecie naukowym mówi się już od dawna. Te wyniki potwierdzają nasze codzienne doświadczenia w apostolstwie trzeźwości. Także dla tych, którzy już doświadczyli niewoli nałogów, życie wiarą jest szansą na odzyskanie wolności. Świadczą o tym liczne świadectwa, które głoszą także ludzie bardzo młodzi przy okazji rekolekcji, pielgrzymek, różnych spotkań. Niestety Niestety stosunkowo najrzadziej nadużywania alkoholu w Polsce jako bardzo duży problem postrzegają robotnicy niewykwalifikowani, uczniowie i studenci oraz badani o najniższych dochodach. Najczęściej alkohol w sklepach czynnych całą dobę lub na stacjach benzynowych kupują uczniowie i studenci. Większość Polaków nie chciałaby ani zwiększania, ani zmniejszania liczby całodobowych punktów sprzedaży alkoholu. Warto zauważyć, że ogólnie Polacy widzą potrzebę wprowadzenia ograniczeń lub skuteczniejszego egzekwowania dotychczasowych regulacji związanych z dystrybucją i spożyciem alkoholu. Jednakże, gdy przychodzi do podjęcia decyzji mających na celu zdecydowaną zmianę sytuacji, są przeciwko. Trwają w utrwalonych schematach. Nie chcą rezygnować ze źle pojmowanej wolności, która w takim rozumieniu de facto jest zniewoleniem. Nie mają odwagi przeciwstawić się terrorowi mniejszości rodaków o proalkoholowej mentalności. Są za edukacją, kampaniami społecznymi. Ale mają problem z rezygnacją z dostępności fizycznej czy ekonomicznej alkoholu w imię przewrotnie rozumianej wolności. Przed nami zatem jeszcze wiele pracy jeszcze bardzo wiele pracy w trosce o trzeźwość naszego narodu.